lewica w tym wypadku poprze weto prezydenta z uwagi na to, że ustawa ta nie zabezpiecza waloryzacji kapitałowej. Rent emerytur wypłacanych z drugiego filara. Z uwagi na brak zabezpieczenia ze strony Skarbu Państwa. Natomiast problemem, który na tym tyle się wysuwa, to jest 10 miliardów złotych, które otwarte fundusze emerytalne przez okres niecałych 10 lat wykorzystały ze składek przyszłych biorców emerytur na swoje cele, czyli na koszty zarządzania tymi funduszami. A my musimy podkreślić, że fundusze te to są prywatne instytucje. I tutaj zachodzi pytanie, co robiła Komisja Nadzoru Finansowego? Co robił NIK? Co robiło CBA? Że takie pieniądze zostały zmarnowane. Bo chciałbym powiedzieć, że otwarte fundusze emerytalne pobierały około 7% składki na koszty zarządzania. Gdy koszty administracyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie przekraczały 1%. Więc wysokość składki ustalona przez rząd ABWS i Wolności była nadmierna w stosunku do kosztów funkcjonowania funduszy i to umniejszyło środki na przyszłe emerytury i renty w mojej ocenie o całe 5 do 6 miliardów złotych. I o tą sumę będą mniejsze przyszłe emerytury osób, które są ubezpieczone w otwartych funduszach emerytalnych. To jest poważny problem, którym się musi zająć Najwyższa Izba Kontroli, którym się musi zająć Komisja Nadzoru Finansowego i ustalić przyczyny tego stanu i osoby odpowiedzialne.